Cześć! Jesień to taki dość charakterystyczny czas, w którym, podobnie jak większości ssaków, ludziom również zaczyna wypadać owłosienie. Wiem, że wiele dziewczyn, podobnie tak jak i ja, walczy o gęstość, o przyrost włosów i każdy włosek jest dosłownie na wagę złota. No i właśnie tak naprawdę nie da się przeskoczyć tego, że zawsze początkiem jesieni i często również właśnie początkiem wiosny te włosy zaczynają samoistnie wypadać. Dlatego dzisiaj chciałabym skupić się na tym, jak zminimalizować maksymalnie ten proces. Jeżeli u Was już rozpoczął się ten proces wypadania, już je obserwujecie, że jest wzmożone, jak najbardziej możecie dostosować się do tego filmu. Natomiast na przyszłość szczerze zachęcam pamiętać wcześniej, że zawsze, to jest po prostu taka cecha charakterystyczna ssaków, że gubimy owłosienie, no podobnie tak samo jak wszystkie zwierzątka, właśnie wczesną jesienią i wczesną wiosną my też zmieniamy futerko, tylko właśnie w zależności od gatunku. Niektóre zwierzątka gubią sierść całkiem, tak jak na przykład owczarki niemieckie są dość charakterystyczne, że im strasznie sierść wypada i mówi się, że one całkowicie zmieniają sierść. U człowieka to jest takie tylko chwilowe, przejściowe, niemniej jednak to się pojawia. Więc pamiętajcie sobie też na kolejne sezony, że zawsze wczesna jesień, wczesna wiosna taka po prostu jest. I im wcześniej my się będziemy przygotowywać do tego, żeby hamować to wypadanie włosów, wzmacniać cebulki, tym łagodniej ten trudny czas przejdziemy. I tak naprawdę to, od czego warto jest zacząć, to co dzisiaj chciałabym Wam przekazać, to nie tylko skupianie się na składnikach aktywnych i to, co my w kosmetykach mamy, bo ja na to przede wszystkim zwracam uwagę, że jeżeli chodzi o kosmetyki, to te dobroczynne substancje, one niekoniecznie niwelują nam to, co złego jest w kosmetyku. Absolutnie tak nie jest. I to jest na przykład coś, czym ja się kieruję, wybierając kosmetyki. Sprawdzam, czy w składzie nie ma jakichś substancji, które potencjalnie mogłyby zaszkodzić mojej skórze, mogłyby wysuszyć, mogłyby ją podrażnić, mogłyby w jakiś sposób na przykład czopować mieszki włosowe i w ten sposób być zbyt treściwymi na skórę głowy, w ten sposób na przykład sprawiając, że albo włosy będą bardziej wypadać, albo ta skóra głowy będzie jakaś podrażniona, wysuszona, bo pamiętamy, że zdrowa skóra głowy, taka dobrze nawilżona, dobrze wzmocniona poprzez działanie kosmetyków, nie drażniona w żaden sposób, ona po prostu produkuje zdrowy włos, no i też dłużej go tak jakby w sobie zatrzymuje. No, cały ten proces po prostu, jeżeli chodzi o wypadanie włosa, zachodzi w prawidłowym dla siebie tempie, nic tam nie przyspieszamy. Więc tak, to na co będę chciała Wam zwrócić szczególną uwagę, to to, czego też warto w kosmetykach unikać, jeżeli chodzi właśnie o pielęgnację włosów wypadających lub też jeżeli po prostu zależy nam na tym, żeby włosy zagęścić. Zapraszam serdecznie do oglądania. I zaczniemy sobie od szamponu, ponieważ jest to taki podstawowy kosmetyk, który, jeżeli mówimy cokolwiek o jakiejkolwiek pielęgnacji włosów czy higienie włosów, no to są nawet osoby, które używają tylko szampon i nic więcej. Nie uważam, żeby to było prawidłowe, więc pamiętamy sobie o takiej świadomej, pełnej pielęgnacji włosów, ale szampon to jest taka totalna podstawa, od której musimy zacząć. I jeżeli jeszcze nie słyszałyście o czymś takim jak SLS-y, to od tego sobie zaczniemy. O co tak naprawdę chodzi i dlaczego tak wiele osób unika tych substancji? Bardzo dużo szamponów, bo dzisiaj mówimy właśnie o pielęgnacji skóry głowy, opartych jest o taki związek jak SLS, sodium lauryl sulfate, albo SLES, sodium laureth sulfate, sulfate. I to są substancje, które są dość do siebie podobne, ale jednak troszeczkę inaczej mogą szkodzić naszej skórze głowy. To, co jest ich cechą wspólną, to to, że one się genialnie pienią. Więc jeżeli jest taki właśnie dodatek tej substancji, tej bazy myjącej, powiedzmy, do kosmetyku, ta substancja myjąca jest tą główną substancją myjącą, ten szampon świetnie się pieni. Jest ta substancja jednocześnie też tania, umożliwia nam wyprodukowanie kosmetyku, który będzie przystępny cenowo, jednocześnie świetnie się pieniący, co dla klienta jest prostym sygnałem, to jest produkt w dobrej cenie i który wystarczy mi na długo, więc jest to dla mnie wybór ekonomiczny. Natomiast ta substancja dla wielu osób po prostu jest zbyt mocna, ona bardzo agresywnie oczyszcza skórę głowy, jeżeli mówimy o SLS, sodium lauryl sulfate. I ta substancja, pomimo tego, że jest naturalna, jest biodegradowalna, ja osobiście polecam, żeby jednak jej unikać, zwłaszcza jeżeli mamy jakikolwiek problem ze skórą głowy, bo ta substancja przez to, że bardzo mocno oczyszcza skórę głowy, może tą skórę głowy podrażniać, może naruszać barierę hydrolipidową, czyli
naturalny poziom takich lipidów, które znajdują się na naskórku, które sprawiają, że hamowana jest utrata wody z naskórka, no bo skóra, żeby dobrze pracowała, musi być nawilżona. I właśnie poprzez usuwanie tych lipidów ze skóry sprawiamy, że jest bardziej odwodniona, bardziej podatna na wpływ czynników zewnętrznych, bardziej wysuszana. Do czego to w ogóle może doprowadzić? Może na przykład powodować nie tylko to, że mieszki włosowe będą słabsze, włosy na przykład mogą zacząć wypadać, ale również będzie to mogło powodować chociażby takie swędzenie skóry głowy, a w cięższych przypadkach nawet takie zmiany jakby ala łuszczycowe lub takie, które bardzo łatwo można pomylić z łupieżem. Niektórzy wyróżniają coś takiego jak łupież suchy, który właśnie jest bardzo często pochodzenia tego, że zbyt mocno my tą skórę głowy wysuszamy. Natomiast SLES to jest substancja, która jest pochodną tego wcześniejszego, o którym Wam mówiłam, SLS-u. I to jest znowu substancja, która po prostu w czasie produkcji takiego surowca kosmetycznego, bo są to substancje syntetyczne, dochodzi do dodania innych związków i w ten sposób ten wytworzony lepszy SLS, czyli SLES, ma być delikatniejszy dla skóry głowy. Stąd też taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ten SLES, to jest substancja, którą można na przykład znaleźć nie tylko w delikatnych szamponach czy kosmetykach dla dzieci, ale na przykład w żelach do higieny intymnej, dlatego że to ma być substancja, która już jest znacznie, znacznie delikatniejsza. Ale te związki, tlenek etylenu dokładnie, który jest dodawany właśnie do tej substancji, może niestety przekształcać się w związek, który może podrażniać skórę, czyli dioksan. Więc nigdy nie wiadomo i tak naprawdę nie da się tego wykluczyć całkowicie, ile tego dioksanu, który może działać drażniąco na skórę głowy, jest właśnie w tej porcji SLS-u, w jakimkolwiek kosmetyku my mówimy. Stąd też tak naprawdę obie te substancje mogą działać negatywnie na skórę, ale jak już teraz wiecie, działają one troszeczkę inaczej. No i teraz tak, ktoś sobie pomyśli, okej, Aga, no to nie jest trudne, znajdziemy, zobaczymy sobie, który tam szampon na przykład jest naturalny i na niego się zdecyduję, to nawet pewnie nie będę musiała patrzeć w skład INCI. Moje drogie, nic bardziej mylnego. Zawsze w skład INCI sobie patrzymy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kosmetykiem naturalnym lub też nie. Jeżeli nie wiecie, czym jest skład INCI, to poza wyszczególnieniem składników aktywnych, ogólnie tak wiecie, przez producenta, że tu znajduje się taka, taka substancja, bo ma działać tak i tak, i taka, taka, która działa tak i tak, znajdziemy zawsze coś takiego jak INCI Ingredients, czyli spis wszystkich substancji, jaka jest w danym kosmetyku. I ona jest właśnie tak dość charakterystycznie napisana, bo ten skład jest zawsze łaciną, jeżeli mówimy o związkach roślinnych, substancjach pochodzenia roślinnego, lub właśnie i w języku angielskim w odniesieniu do nazw chemicznych. Zawsze te substancje ułożone są od stężenia najwyższego aż do najniższego, wyjątkiem jest poniżej 1%, gdzie już ta kolejność może być dowolna, ale tak naprawdę po samym składzie INCI, no my tych stężeń nie wywnioskujemy, wiemy tylko czego teoretycznie jest więcej, czego mniej po tym ułożeniu, natomiast to jest cała tajemnica tego, czy kosmetyk będzie nam działał, czy jednak nie. Jeżeli ktoś ma jakieś uczulenia, jakieś wrażliwości, jeżeli właśnie chcemy sprawdzić, czy nasz szampon konkretnie ma na przykład SLS, to właśnie szukamy tego tutaj w składzie INCI kosmetyku. No i właśnie, wiele osób obawia się tego czytania składów INCI, bo z góry skreśla swoje umiejętności. Od razu chciałam Wam podpowiedzieć, to jest normalne, że nikt od razu nie potrafi czytać tych składów, bo to jak nauka nowego języka, bo tych nazw jest mnóstwo, bo się łatwo pogubić. Ale wyrobienie sobie samego takiego nawyku sprawdzania, i może nam się coś akurat rzuci w oczy, może zapamiętamy jakąś nazwę i może ją przy okazji, jak będziemy siedzieć już w domu, przypomni nam się, sprawdzimy na internecie, co to jest. I już taką jedną substancję my sobie zakodujemy. Dlatego nawet jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z prawidłową pielęgnacją, szczerze zachęcam, żeby mimo wszystko sprawdzać ten skład INCI i wyłapywać jakieś tam niuanse i zobaczycie, że po pewnym czasie zaczniecie się czuć znacznie pewniej. No i teraz tak. Przez to, że wiele osób boi się sprawdzania tego składu INCI, nie czuje się pewnie, nie czuje się na siłach, żeby w ogóle sprawdzać te składy, bardziej zwraca uwagę na to, co oferuje producent. Czyli na przykład, o, to jest kosmetyk naturalny, bo przecież pisze na opakowaniu, że naturalny, ekologiczny, nie wiem, wegański, biodegradowalny, to na pewno będzie już dla moich włosów dobre. A wcale niekoniecznie. Bo musicie wiedzieć, że jeżeli chodzi o związki myjące w kosmetykach,
to jest ich całe mnóstwo. I na przykład takimi substancjami, które bardzo często są w kosmetykach naturalnych, ponieważ one są biodegradowalne, jak najbardziej je w kosmetykach można wykorzystywać, one już tym SLS-em nie są, więc aż tak się nie kojarzą tym osobom już troszeczkę wtajemniczonym, a jednocześnie wciąż bardzo dobrze się pienią i świetnie zastępują ten SLS, są takie dwie substancje jak sodium kokosulfate oraz ammonium lauryl sulfate. Jest jeszcze mnóstwo innych związków, ale te są takie najbardziej popularne, z którymi myślę, że najczęściej będziecie się spotykać, jeżeli będziecie sięgać i próbować szukać jakiegoś kosmetyku na przykład o naturalnym składzie. I te substancje również są bardzo, bardzo mocne. One już są troszeczkę delikatniejsze niż SLS, więc to jest oczywiście kwestia indywidualna, co komu pasuje. Natomiast myślę, że jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z prawidłową pielęgnacją i do takich osób przede wszystkim dzisiaj ten film chcę kierować, to proponowałabym, żeby spróbować czegoś totalnie innego. Czegoś, czego być może nigdy nie stosowałyście, czyli takich ultra, ultra delikatnych kosmetyków, żeby zobaczyć, jak diametralnie wasza skóra głowy może inaczej na nie zareagować i jak dobrze ona może mieć się w późniejszym czasie. Więc pomimo tego, że te środki są naturalne, są biodegradowalne, zastępują nam bardzo dobrze ten SLS, myślę, że na sam początek warto spróbować jeszcze czegoś innego. Rozgadałam się troszeczkę o tych substancjach myjących, bo to, tak jak Wam wspominałam na początku, to jest taka podstawa. I tak naprawdę ja tutaj tak bardzo pokrótce ten temat omówiłam i go tylko liznęłam. I myślę, że te informacje na sam początek, czego unikać, Wam wystarczą. Natomiast jeżeli chciałybyście troszeczkę bardziej ten temat zgłębić, dowiedzieć się więcej, jakie są te substancje myjące i tak naprawdę jaka jest różnica ich siły, to serdecznie zachęcam do osobnych filmów, będziecie je miały podlinkowane w opisie. Jeden jest o takim wstępie do substancji myjących, ogólnie o substancjach myjących, jakie są właśnie rodzaje, jak one oddziałują pomiędzy sobą, jakie one są silne dla skóry. Tam wszystko jest na wykresach, więc też pomimo tego, że jest tam dużo dziwnych, trudnych nazw, nie jest to film, który na przykład nie byłby dla osób początkujących. Wręcz przeciwnie, jeżeli już obejrzałyście ten film, załapałyście bakcyla, już macie ochotę na coś więcej, serdecznie zachęcam, żeby tam sobie zajrzeć. I dodatkowo jeszcze osobno zrobiłam film o SLS, SLES i SCS, czyli naturalnym zamiennikiem dla SLS-u. Dokładnie kropka w kropkę, co tam dokładnie jest i jak to się wszystko zmienia i jak one pomiędzy sobą czym się różnią. Więc jeżeli ten temat właśnie chciałybyście zgłębić, to serdecznie zachęcam, bo w ten sposób po prostu w przyszłości będzie Wam łatwiej wybierać kosmetyki. Natomiast jeżeli potrzebujecie takiej ściągi, co w takim razie mogę Wam zaproponować, to pierwsza rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o szampony firmy Sylveco. Sylveco, Biolaven, Vianek, wszystkie z nich są oparte o bardzo delikatne substancje myjące. Jeżeli chodzi tutaj o substancje myjące, są tutaj glukozydy i betaina kokamidopropylowa, czyli tak naprawdę najdelikatniejsze substancje myjące. I to, co jest cechą tych szamponów, to jest to, że one bardzo delikatnie się pienią. Ale zwróćcie uwagę, kosmetyki dla dzieci, zwłaszcza dla dzieci, które mają problemy atopowe, są takie bardzo delikatne właśnie z tego względu, że mają nie wysuszać takiej skóry dziecka. I właśnie te szampony firmy Sylveco również są oparte, podobnie jak właśnie takie preparaty, kosmetyki, szampony dla takich bardzo wrażliwych skór dziecka, oparte o najdelikatniejsze substancje myjące. Stąd też kosmetyki dla dzieci, jak i właśnie te szampony, bardzo delikatnie się pienią. Ale to nie znaczy, że one nie oczyszczają. Jak najbardziej one myją bardzo dobrze, natomiast nie jesteśmy z ich pomocą, nie mamy tej możliwości wytworzyć takiej super, hiper gęstej i piany, która się po prostu pieni nam na głowie i ciężko ją potem wypłukać. Po prostu jest to takie umiarkowane pienienie się, ale jak najbardziej to się pieni. Więc to jest coś, o czym w pierwszej kolejności chciałam Wam powiedzieć. I jeszcze chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, że zwłaszcza ten balsam myjący do włosów z Sylveco, jak i coś takiego jak Fluffy, szampon, kremy myjący dla suchej skóry głowy, Hairy Tail Cosmetics, to są szampony, na które bardzo chciałabym Wam zwrócić uwagę, ponieważ to są szampony, które mają podniesioną zawartość fazy tłuszczowej. One są niemal kremowe,
takie troszkę jak mleczko do mycia twarzy, mają właśnie taką emulsyjną formułę. Więc jeżeli macie problem nie tylko z wypadaniem włosów, ale jeszcze jednocześnie czujecie, że ta wasza skóra głowy was swędzi, jest sucha, chciałybyście w jakiś sposób ją nawilżyć, się bardziej ukoić, lepiej o nią zadbać, albo nigdy wcześniej nie używałyście właśnie takich bardzo delikatnych, słabo pieniących się szamponów, to mimo wszystko ja bym proponowała zwrócić sobie uwagę na taki całkowicie inny bieguń z rypacza, przejść na coś takiego ultra, ultra delikatnego, co jest niemal balsamem po prostu dla skóry głowy. Jestem pewna, że wasze włosy wam za to się odwdzięczą. Różnica jaka jest też pomiędzy nimi, chciałabym na to zwrócić uwagę, że we Flafiku nie ma betainy kokamidopropylowej. Niektóre osoby są uczulone na tą substancję, oczywiście uczulenie to jest kwestia bardzo indywidualna, natomiast właśnie różnica jest taka, że w tym nie ma. I tutaj są na przykład dodatek protein. No, to wszystko jest też kwestia indywidualna, ja osobiście nie mogę go używać cały czas, bo mi się włosy puszą po nadmiarze protein. Tutaj tego nie ma, więc fajnie jest też je sobie po prostu stosować zamiennie. Na skórę głowy oba będą działały super, natomiast też dobrać sobie odpowiednie dla długości włosa, tego czego potrzebujemy, czy bardziej dodawać objętości, czy może właśnie bardziej wygładzać. Natomiast oczywiście nie u każdej osoby takie bardzo delikatne oczyszczanie będzie się spisywać. Niektóre osoby jednak mimo wszystko będą potrzebowały coś o ciupinkę mocniejszego. I tutaj mogłabym wam zaproponować na przykład szampon Anwen, ponieważ on jako taką bazę ma pierwsze miejsca w składzie jako takie właśnie bardzo, bardzo delikatne substancje myjące. Ten skład na początku jest taki bardzo delikatny, ale gdzieś później w środku składu mamy troszeczkę takie średnio silne substancje myjące. Wydaje mi się, że raczej one są tym celem tutaj dodane, żeby troszeczkę wspomóc to pienienie się kosmetyku. Chociaż każdy z tych szamponów dobrze się pieni, ale tutaj mam wrażenie, że bardziej to są jako substancje spieniające. Ale wydaje mi się, że on będzie troszeczkę mocniej oczyszczający niż właśnie te, które wam przed chwilką pokazałam. Natomiast ja wam pokażę na przykład swoich ulubieńców, bo jednak u mnie zauważyłam, że takie totalnie delikatne oczyszczanie skóry głowy już się nie spisuje. Nie wiem, co dokładnie się mojej skórze głowy zadziało, bo kiedyś uwielbiałam szampon odżywczy z Wianka. Ja go serio używałam chyba ze 2 lata, jak nie więcej. Po prostu jedno opakowanie po drugim, jedno po drugim. I to totalnie mi się super spisywało na włosach. Przestała mnie swędzić skóra głowy, przestałam mieć łupież. Moje włosy zaczęły rosnąć jak szalone, były takie gęste, było to super. A w pewnym momencie zauważyłam, bo szampon odżywczy wtedy z Wianka był dla mnie takim numerem 1, ale potem ja sobie coś tam zaczęłam zmieniać, inne te szampony Wianka i coś zaczęłam zauważyć, że włosy mi bardziej wypadają. Wróciłam do odżywczego, wciąż to nie minęło i zaczęłam szukać innych szamponów. Trafiłam właśnie na ekolaboratorii. Akurat jeżeli te wersje, które wam tutaj pokazuję, one są oparte o izetionian, taką średnio silną substancję myjącą. Wciąż to nie są takie rypacze, jak na przykład ten SCS czy ALS, o których mówiłam wam na początku filmu, ale już są znacznie mocniejsze niż na przykład Sylveco. I to było to, co mojej skórze głowy spasowało. W momencie, kiedy ja próbuję w tym momencie wrócić do jakichś delikatniejszych szamponów, moja skóra głowy coś się buntuje, więc oczywiście ważne jest to, jaki jest skład kosmetyku, żeby w ogóle zacząć i wybrać to, co już potencjalnie, teoretycznie się naszej skórze głowy spisze, ale dwa to też, jakie są te preferencje skóry głowy. Więc jeżeli właśnie wy również odczuwacie, że potrzebujecie czegoś ciut mocniejszego, ale nie takiego totalnego rypacza, no to właśnie może coś takiego byłoby dla was odpowiednie. I właśnie jeżeli chodzi o Macadamia Spa wersja odżywcza, to jest szampon, który nie puszy włosów. Ten ma dodatek keratyny, ja jestem po keratynowym prostowaniu, więc sobie stosuję je zamiennie, żeby też gdzieś tą keratynę do włosa wprowadzać. Przejdźmy teraz dalej. Oczywiście w kwestii pielęgnacji włosów, które wypadają, które chcemy wzmocnić, bardzo ważne są wcierki, ale zanim do nich przejdziemy, peeling do skóry głowy. Moje drogie, tak samo jak peelingujemy sobie twarz, jak peelingujemy sobie ciało, warto jest swoją pielęgnację wzbogacić o peelingi do skóry głowy lub jakikolwiek sposób złuszczania skóry głowy. Być może słyszałyście o takiej metodzie naszych babć,
100 przeciągnięć szczotką po włosach. I właśnie jeżeli chodzi o takie bardzo intensywne czesanie włosów, to raz, że to bardzo ładnie rozprowadzało sebum po całych włosach, przez co je odżywiało, to dodatkowo tak dokładne wyczesywanie również działało złuszczająco na skórę głowy. Niektóre szczotki są przeznaczone do tego, żeby robić jednocześnie taki peeling, masaż skóry głowy, więc można sobie na nie zwrócić uwagę. To są te Tangle Teasery, natomiast wiele włosomaniaczek zwraca uwagę, że niekoniecznie do wszystkich typów włosów Tangle Teaser się sprawdzi, może włosy łamać, więc tutaj tak podpowiadam, ale oczywiście możemy sobie robić też właśnie szczotką taki peeling skóry głowy, natomiast ja się decyduję na robienie peelingu takiego właśnie kosmetykiem, ponieważ moje włosy są bardzo cienkie, bardzo delikatne i obawiam się, że gdybym cały czas pozostawała przy tych Tangle Teaserach, te włosy mogłyby mi się gdzieś tam połamać, one są bardzo podatne na wszelkie uszkodzenia. I ja sobie wykonuję w tym momencie Super Siberica Professional, to jest peeling do skóry głowy. I jeżeli chodzi właśnie o peelingowanie skóry głowy, jak często? Tutaj akurat producent rekomenduje, żeby robić raz w tygodniu i teoretycznie, jeżeli chodzi o peeling, tak samo do twarzy, do ciała, raz w tygodniu, to jest takie dość optymalne. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, jak zachodzi proces keratynizacji naskórka, czyli tego właśnie złuszczania, ten proces, jak ta komórka jest wytworzona, jest produkowana, ona dopiero powstaje i ten proces, kiedy ona jest żywa i kwadratowa, jak spłaszcza się coraz bardziej, wychodząc na górę tego naskórka, obumiera, tworzy się z niej tylko taka blaszka i odpada. I właśnie o to chodzi ze złuszczaniem naskórka, że naskórek złuszcza się cały czas, cały czas, cały czas, te komórki są cały czas świeże produkowane. I właśnie jeżeli chodzi o skórę głowy, to tutaj bardzo ważnym czynnikiem jest, żeby wspomagać na przykład to złuszczanie z tego względu, że o ile ubrania ocierają nam o ciało, tą twarz myjemy dwa razy dziennie, więc gdzieś tam ten nadmiar komórek naskórka tak w ciągu dnia my sobie też gdzieś złuszczamy. O tyle ta skóra głowy, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład nie czesze włosów codziennie, bo chociażby ma włosy kręcone, no to może wymagać takiego dodatkowego wspomożenia, jeżeli chodzi o złuszczenie, żeby nie powstawały takie łuski, blaszki, które będą nam po prostu przypominały łupież. I zwłaszcza jeżeli zaczyna się przygodę z peelingowaniem skóry głowy, może dojść do sytuacji, kiedy te włosy wypadają troszkę w nadmiernej ilości i to jest reakcja, która jak najbardziej może się przytrafić. Dlatego ja osobiście robię na przykład peeling skóry głowy raz na 2 tygodnie. Myślę, że taki peeling do skóry głowy nie przeprowadzać rzadziej niż raz na 3 tygodnie. Każda z nas musi sobie po prostu sama odnaleźć ten swój optymalny rytm. Ale dlaczego nie rzadziej niż 3 tygodnie? Ponieważ właśnie te 3 tygodnie to jest taki czas, w którym zachodzi proces od wytworzenia nowej komórki aż do jej złuszczenia. To się nazywa w skrócie TOT. I to jest właśnie czas od powstania, wytworzenia komórki, aż do jej złuszczenia. I po prostu jeżeli nie wbijemy się w ten odpowiedni czas, no to wtedy tak jakby ta skóra głowy będzie sobie działała tak, jak jej odpowiada i nie będziemy w żaden sposób jej wspomagać. Takim peelingiem może dojść do tego, że o tym nie trafimy w ten odpowiedni czas i wtedy gdzieś ta skóra głowy może nam szwankować. Więc nie rzadziej niż 3 tygodnie, częściej niż raz w tygodniu, absolutnie uważam, że to byłoby zbyt dużo, bo jednak pamiętamy, że taka skóra głowy jest jednak dość wrażliwą częścią naszego ciała, zwłaszcza, że też czeszemy, no wiadomo, każdy z nas pewnie inaczej te włosy czesze, ale na przykład ktoś tak standardowo, kto ma takie włosy podobne jak ja, raz dziennie lub nawet kilka razy dziennie czesze sobie skórę głowy również. Więc to tak samo nam gdzieś tam powoduje, że usuwane są komórki naskórka. Tak więc raz w tygodniu to jest takie, uważam, absolutne maksimum, żeby nie przesadzić, bo jednak te komórki naskórka również po coś są. One także chronią tą skórę głowy przed wpływem czynników zewnętrznych. No i właśnie, przejdźmy sobie do wciereczek. Jak je stosować? Osobiście jestem wielką fanką wcierek bez alkoholu, z tego względu, że alkohol jednak ma gdzieś takie potencjalnie działanie wysuszające. I teraz tak, z jednej strony alkohol, on powoduje przekrwienie skóry głowy, bo działa po prostu drażniąco, zwłaszcza jeżeli zbyt często go używamy, znaczy zbyt często, po prostu systematycznie, na przykład po każdym myciu skóry głowy, albo niektóre osoby pomiędzy myciami też jeszcze gdzieś aplikują sobie alkoholową wcierkę na skórę głowy, bo alkohol, że się fajnie ulatnia, ta skóra głowy nie jest przetłuszczona. Natomiast tu właśnie konkretnie chodzi o to, nawet jakbyście się samym spirytusem, czy samą wódką nacierały skórę głowy, to jak najbardziej to już może pomóc na wypadanie włosów. Dlaczego? Bo alkohol najpierw tą skórę głowy wysusza,
kiedy ona już jest wysuszona, to po prostu dochodzi do tego, że on skórę głowy po prostu podrażnia, no bo ta skóra już nie jest nawilżona, ona już nie ma jak się po prostu bronić, więc będzie dochodziło do przekrwienia tej skóry, co jest reakcją po prostu taką obronną naszego organizmu. Pobudzają się procesy naprawcze, dochodzi do powstania stanu zapalnego, skóra głowy jest zaczerwieniona, no ale przez to krew lepiej krąży, więcej właśnie krwi dociera do cebulek włosa i włosy rosną jak szalone, tak? Tylko ja osobiście zwracam na to uwagę, że to nie jest proces, który jest całkowicie obojętny dla naszej skóry głowy. I permanentnie tak pobudzana skóra głowy, niestety, ale ona może zacząć sprawiać nam kłopoty. Może dochodzić do wrażliwości. Te włosy w pewnym momencie mogą wypadać. Nasza skóra głowy i ogólnie nasz organizm, on nie ma właściwości regeneracyjnych, które będą zawsze takie same. Po prostu w pewnym momencie skóra głowy się zbuntuje. Ja osobiście, ponieważ cały czas, bardzo mi na tym zależy, nie tylko od czasu do czasu, żeby sobie zastosować wcierkę i nie tylko od czasu do czasu zadziałać na te wypadające włosy, tylko żeby właśnie cały czas, przez cały rok móc stosować wcierki, to ja właśnie wybieram te pozbawione alkoholu. Uważam je po prostu za taką opcję, która jest bezpieczniejsza i bez takiego myślenia o potencjalnym ryzyku mogę ich używać sobie cały rok bez względu na to, czy świeci słońce, czy jest mróz, czy jest jakaś tam słota, czy jest po prostu przyjemna pogoda. Nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, bo pamiętamy, że alkohol nam oczywiście uwrażliwia skórę na promieniowanie UV, prawda? Dlatego ja osobiście jestem wielką zwolenniczką wcierek po prostu bez alkoholu i czy tutaj one będą gorzej działać? Być może one zadziałają wolniej, właśnie przez to, że nie dochodzi do tego takiego podrażnienia skóry głowy, tego przekrwienia i już jeżeli chodzi o samą ten przepływ krwi, tutaj jakby w żaden sposób tego nie pobudzamy, ale dać po prostu sobie czas. Uważam, że lepiej działać wolniej, ale bardziej systematycznie i jak najbardziej będziemy w stanie osiągnąć dobre rezultaty, niż zastosować na przykład taką kurację uderzeniową, a potem się okaże, że te włosy i tak nam wypadną, albo skóra głowy będzie swędząca, albo coś tam jeszcze się nam niedobrego na tej skórze głowy wydarzy. Alkohol również może pobudzać przetłuszczanie się skóry głowy, jeżeli ktoś ma z tym problem, no bo skóra się broni i może po prostu produkować więcej sebum, chcąc w jakiś sposób stworzyć taką tarczę obronną przed działaniem drażniącym alkoholu w przyszłości. Stąd też na przykład te wcierki, które Wam tutaj pokazuję, to jest wianek normalizująca, babuszka Agafia z papryczką, czy moje ulubione serum, które niestety niedługo będzie wycofywane i nie wiem, czym go zastąpię, serum dodające objętości włosom dr Konopka. Ja mam też jeszcze jakieś inne, bo te akurat mam przy sobie, ale używałam różne wcierki bez alkoholu i Nowa Kosmetyka i Eko Laboratorii, więc ja jeszcze je poodnajduję i dam Wam w opisie filmu jakieś linki do jeszcze innych, żebyście sobie je mogły poprzeglądać, wybrać taką, która akurat dla Was będzie najbardziej odpowiednia. Ale właśnie jeżeli chodzi o proces wypadania włosów, to dostarczanie jeszcze dodatkowo takich substancji aktywnych nie tylko z szamponu, bo szampon względnie krótko pozostaje na naszej skórze głowy, żeby tak maksymalnie odżywić tę skórę, to właśnie stosowanie wciereczek. Przed czy po? Kiedy stosować? Zwłaszcza jeżeli mówimy o wcierkach bezalkoholowych. Tutaj już zależy to od skóry głowy. Szczerze zachęcam, żeby stosować po umyciu, żeby właśnie ta wcierka później mogła przez bardzo, bardzo długi czas oddziaływać na naszą skórę głowy. Natomiast jeżeli macie takie włosy z tendencją do przyklapywania, gdzieś tam widzicie, że no niestety nie spisuje się to u Was, to przed myciem i tak minimum na pół godziny. Minimum. To jest taki minimum, ale im dłużej z tym pochodzicie na skórze głowy, tym dla tej skóry będzie lepiej. A czy można stosować oleje jako wcierkę do skóry głowy? Można. Natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na pewną kwestię, ponieważ nie każda skóra głowy dobrze reaguje na olejowanie, zwłaszcza długotrwałe. Może wtedy dojść do czopowania mieszków włosowych i wypadania włosów. Dlatego jeżeli chodzi o wcieranie jakichkolwiek olejów, to proponuję przede wszystkim, żeby być bardzo osobą ostrożną i na sam początek nakładać taki olej na skórę głowy tylko na pół godzinki i potem zmyć. Jeżeli wszystko jest w porządku, nie obserwujecie wypadania włosów, no to wtedy sobie na przykład ten czas wydłużać. Są osoby, które nawet tak bardzo lubią olejowanie skóry głowy, że idą spać w oleju na włosach, na skórze głowy i im to nie szkodzi. Ale to jest bardzo indywidualna kwestia, dlatego zachęcam, żeby spróbować. Czasem przy wcierkach dzieje się tak, że w pierwszej kolejności włosy wypadają
i dopiero później zaczynają odrastać i ten proces się hamuje. Więc teraz pytanie, czy jeżeli chodzi o taką wcierkę olejową do skóry głowy, taki olej sobie nacierać skórę głowy, czy jest kwestia tego, że doszło do pobudzenia pracy tych wszystkich mieszków włosowych i one szybciej wypadają, ale zaraz to ustanie, zacznie być produkowany nowy włos? Czy jest to kwestia tego, że wasza skóra głowy nie lubi po prostu olejów? No to już jest bardzo delikatna kwestia. Dlatego w pierwszej kolejności polecałabym, żeby spróbować sobie wcierki takie właśnie bardziej, jak wam przed chwilką pokazywałam, coś na bazie właśnie wodnej. Natomiast oczywiście próbować olejów do skóry głowy jak najbardziej można. Przy czym zachęcam do tego, żeby pamiętać o takiej ostrożności. Najczęściej polecany olej do skóry głowy w kontekście wypadania włosów to jest czarnuszka, olej z czarnuszki. I rzeczywiście on bardzo ładnie hamuje wypadanie włosów, wspomaga ich wzrost. Natomiast nie jest to tak, że tylko i wyłącznie olej z czarnuszki nam może pomóc, bo oleje mają po prostu bardzo wielokierunkowe działanie. One odżywiają bardzo mocno skórę głowy, hamują utratę wody z naskórka mocno, działają tak pośrednio nawilżająco, uelastyczniająco. I tak powiedziałam wcześniej, zdrowa skóra głowy to po prostu zdrowo rosnący włos. Stąd też oczywiście możemy sobie stosować jakieś inne oleje. Ja na przykład w swoich zapasach mam coś takiego jak odżywczy olejek do włosów wianek, czyli dedykowany produkt do włosów i na skórę głowy można spróbować, czemu nie. Ale również można zastosować na przykład oliwkę dla dzieci, czy jakiś olej spożywczy. Jeżeli tylko skład jest właśnie taki bardzo ładny i myślicie, że może się u was spisać, czemu nie? A czy można sobie nawilżać skórę głowy przy pomocy odżywki lub maski do włosów? Tutaj również kwestia jest bardzo, bardzo delikatna, ponieważ jeżeli chodzi o odżywki i maski do włosów, to są produkty, które raczej są przeznaczone do stosowania na włos i one są kierunkowane do tego, że mają działać dobroczynnie na włos. Niekoniecznie to się będzie przekładać na to, że te związki i te kosmetyki będą również dobre dla skóry głowy. O co tutaj chodzi? Jeżeli chodzi o odżywki i maski, to bardzo często w nich znajdujemy takie substancje, które fachowo nazywają się kationowe substancje powierzchniowo-czynne. Te substancje to są po prostu takie związki, które właśnie powodują, że włosy się nie elektryzują i bardzo łatwo rozczesują. Stąd też one nie mają za bardzo zastosowania w innych kosmetykach do innych części ciała, tylko głównie właśnie je się stosuje do włosów, nie tylko w kwestii pielęgnacji, ale również jeżeli chodzi o stylizację, odżywki takie bez spłukiwania, antyfreeze, coś w ten deseń, to właśnie te kationowe związki. I musicie wiedzieć, że te kationowe związki, one bardzo często są silnie drażniące. No ale jeżeli my odżywkę czy maskę nakładamy od ucha w dół na przykład, czyli tak typowo nie na skórę głowy, tylko na długości włosów, no to włosom to nie szkodzi, włos to jest martwa struktura, ale właśnie gorzej, gdyby one były nakładane na skórę głowy. Z drugiej strony jest to dość indywidualna kwestia, która skóra głowy jak będzie reagować na te związki, być może u was będzie ok, być może producent zdecyduje się na dodanie takiego związku kationowego, który jednak jest bardzo mało drażniący, bo takie oczywiście też są, więc wtedy zapewne na skórze głowy mogłoby się to spisać. Ale też weźcie pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Odżywki i maski bardzo często mają niższe pH niż szampony. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mówimy o wartości pH, to na skórze mamy wartość 4,5-5,5. Tak jak na całym ciele, jak na twarzy, więc szampony jako produkty dedykowane głównie do skóry głowy, do oczyszczania skóry głowy, to mają być dobre kosmetyki dedykowane konkretnie skórze głowy, mają właśnie takie fizjologiczne pH. A nasze włosy bardzo dobrze reagują na niższe pH, ponieważ ono domyka łuskę włosa, przez co włos jest taki bardziej lśniący, bardziej gładki, lepiej się rozczesuje, więc maski odżywki często mogą mieć niższe pH i takie stosowanie kosmetyków, które nie ma fizjologicznego pH, ma na przykład niższe, może pobudzać jeszcze reaktywność skóry, może gdzieś tam tą skórę podrażniać. Ta skóra może po prostu zacząć się bronić, może produkować właśnie więcej sebum, czasem więcej potu, bo nasza skóra po prostu jedyne co może zrobić, jeżeli mówimy o nieodpowiedniej wartości pH, to po prostu produkować więcej potu, bo pot ma służyć obniżeniu pH. Oczywiście na niskie pH z odżywek, masek, jeszcze produkcja potu, które ma pH obniżyć, no to nie do końca jest to dobre, co skóra może zrobić, ale po prostu skóra nie ma innej możliwości, skóra sama z siebie nie ma szans podnieść pH.
Więc po prostu może dojść do tego, że ta skóra głowy zacznie totalnie fiksować, tak kolokwialnie mówiąc, i może dojść do tego, że gdzieś coś tej skórze nie będzie odpowiadać. Stąd też na wielu odżywkach, maskach mamy jednak dedykowane, żeby to nakładać na włosy, nie na skórę głowy. Jeżeli interesuje Was bardziej temat kationowych związków powierzchniowo-czynnych i ich wpływu na skórę głowy, na włosy, tego, które właśnie są takie, które raczej nie będą działać drażniąco, które będą działać drażniąco, które są biodegradowalne i mogą być stosowane w kosmetykach naturalnych, które nie, o tym również macie całkowicie osobny film na moim kanale i również podlinkuję go Wam w opisie. Pomimo tego, że ta nazwa kationowe związki powierzchniowo-czynne brzmi strasznie, nie jest to nic trudnego, temat nie jest absolutnie jakiś nie do ogarnięcia, więc jeżeli tylko Was to troszeczkę zainteresowało, to polecam, żeby zwrócić sobie uwagę. No i taka ostatnia rzecz, o której jeszcze chciałabym Wam powiedzieć. Suplementacja. Suplementację warto stosować oczywiście dla jasności, jeżeli tylko macie taką możliwość i chcecie najpierw się przebadać i potem sprawdzić, czego Wam potrzeba i pod tym kątem dobierać sobie suplementy. Oczywiście to jest najlepsze, ale nie bądźmy takie hop do przodu, bo wiemy, jak wygląda życie i mało kto z taką pierdołą jak lekko wypadające włosy leci od razu przebadać sobie krew i daje się kłuć i dobiera sobie suplementy. No, niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie używał suplementu na porost włosów bez zrobienia sobie badania krwi uprzednio. Więc ja na przykład chciałabym Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o suplementację, bardzo ważne jest, żeby być osobą wytrwałą. I tutaj sama siebie muszę opieprzyć, ponieważ pokazywałam Wam już suplement, konkretnie ten od Anwen, i po zjedzeniu pełnego opakowania, zobaczcie, no to jest duża pucha, nie do końca byłam przekonana, nie widziałam efektu, ale z drugiej strony wiecie jak jest, jeżeli ktoś ma zdrową dietę i to dostarcza jeszcze więcej tych związków aktywnych, to nie jest tak, że zawsze będzie lepiej i będzie lepiej. No, nasz organizm ma pewne przerobowe moce i więcej już nie wyciśniemy z tych możliwości naszego organizmu. Więc nie wiedziałam, czy rozpoczynać kolejne opakowanie, zwłaszcza że ten suplement nie jest najtańszy. Ale jednak bardzo ważne jest, że jeżeli robimy sobie jakąkolwiek suplementację, to żeby trwała minimum 3 miesiące, bo wtedy dopiero jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to działało, czy to nie działało. Więc chcąc być sumienna i solidna w tym też, co do Was mówię, nie iść za postawą szewc bez butów chodzi, postanowiłam, że zrobię tą pełną 3-miesięczną kurację. I jak ja się cieszę, że jednak posłuchałam sama siebie, bo dopiero kiedy zaczęłam, już byłam w trakcie używania tego drugiego opakowania, w sensie spożywania, to zauważyłam, że w końcu zaczęły mi te baby hairy rosnąć. Więc sama się przekonałam na własnym przykładzie, że nie ma co być taką osobą, która się bardzo spieszy, tylko też jeżeli chodzi o suplementację, musimy dać sobie czas. Włosy i nasza skóra to jest taki ostatni, i paznokcie też, ostatnie organy, które dostają jakiekolwiek substancje aktywne. Jeszcze skóra prędzej coś dostanie niż włos czy właśnie paznokieć, bo to są tylko atraktanty. Więc nasz organizm najpierw, jeżeli coś dostaje dobroczynnego, właśnie jakieś związki aktywne, w pierwszej kolejności przyswaja to do innych narządów, poprawia ich pracę, wysysa wszystkie inne narządy, a dopiero jeżeli cały już się odżywił tym, czym miał się odżywić, to jakby nadmiar dopiero trafia gdzieś tam na mieszki włosowe, czy właśnie jeżeli mówimy też w kontekście paznokci, i dopiero wtedy te paznokcie czy włosy zaczynają lepiej rosnąć. Stąd też po prostu suplementacja wymaga czasu, ale czy się zdecydujecie na Anwen, czy biotynę, czy jakiekolwiek inne, nie wiem, picie na przykład skrzypokrzywy, czyli takiego ziółka zmieszać sobie w skrzyp i pokrzywę, myślę, że wszystko jest dobroczynne, wszystko warto sobie spróbować. Kwestia oczywiście indywidualna, komu co potrzeba i jak który organizm reaguje, ale to myślę, że jest kwestią bardzo indywidualną i uważam, że też lepiej jak już to zapytać się jakiegoś na przykład dietetyka. Ja dietetykiem nie jestem, więc absolutnie nie chcę się tutaj wymądrzać i Wam pokażę, jeżeli chodzi o ten shake od Anwen. On ma taki piękny, słoneczny, kanarkowy, żółty kolor. Troszeczkę jest problem z grudkami, dlatego ja sobie zawsze zalewam wodą, rozmieszam i zostawię na pół godzinki, potem jeszcze przemieszam, wtedy te grudy się ładnie rozpuszczają, natomiast jest tak smaczny, z jednej strony ma taką słodkawą nutę, z drugiej strony coś takiego cytrusowego, ale nie kwaśnego, jest bardzo przyjemny w smaku i nawet jak mi się zdarza, że gdzieś tam jakąś grudę poczuję, to nie jest to coś, co powoduje, że mam odruch wymiotny, tylko wręcz przeciwnie, mi to smakuje jak, nie wiem, jakieś zozole, coś w ten deseń, te cukierki. Więc mimo wszystko jest to bardzo smaczne i to, co jest na przykład fajne w tym Shake Your Hair,
że on nie ma takich maksymalnych ilości tych substancji odżywczych, więc czuję, że mogę sobie spokojnie zrobić tą kurację taką 3-miesięczną i raczej nie powinno dojść do żadnej hiperwitaminozy. Oczywiście najlepiej byłoby to przebadać, ale ja się bardzo boję igieł. Więc to tyle, jeżeli chodzi o takie wsparcie dla naszych mieszków włosowych. Jestem bardzo ciekawa, jakie wy kosmetyki, suplementy używacie. Czy obserwujecie jakieś duże, czy raczej takie delikatne wypadanie włosów w okresie jesiennym, czy tam wiosennym? Dajcie mi koniecznie znać, jak to jest u was. Podzielcie się swoimi opiniami. I jeżeli ten film był dla was pomocny, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie chociaż łapkę w górę albo jakiś tam komentarz, bo w ten sposób YouTube zaproponuje ten film większemu gronu odbiorców. Raz, że może więcej osób dowie się właśnie, jak dobierać sobie kosmetyki przy problemie wypadających włosów. No i gdzieś ta wiedza ogólnie o naturalnych kosmetykach będzie szła w świat. Także bardzo uprzejmie wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! A tymczasem wasze zdrówko.